Witam Państwa. Wizyta szefowej Komisji Europejskiej w Warszawie została przedstawiona przez obóz rządzący jak wielki triumf kończący spór polskiego rządu z Brukselą o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. PiS-owskie władze pomijają przy tym konieczne warunki, których spełnienie może dopiero uruchomić transfer środków. Komisja w specjalnym komunikacie podkreśliła, że polski plan odbudowy zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa. Polska musi najpierw wykazać, że te kamienie milowe zostały zrealizowane, a dopiero później oczekiwać na pieniądze z funduszu odbudowy. Jednym słowem, najpierw muszą być spełnione wszystkie warunki, a dopiero potem nastąpią wypłaty z unijnego funduszu. Co więcej, muszą być nie tylko znaczące te zmiany, ale i trwałe. Komisja będzie skrupulatnie sprawdzać, czy nie ma regresu przed wypłacaniem jakiejkolwiek nowej raty środków. Polski Krajowy Plan Odbudowy po raz pierwszy nie został przyjęty jednogłośnie przez unijnych komisarzy. Doszło nawet do głosowania, w którym dwoje wiceprzewodniczących, pan Timmermans i Margrethe Vestager oraz komisarz do spraw wewnętrznych Ila Johansson, głosowali przeciw. Te wątpliwości wcześniej zgłaszali także inni komisarze, którzy uznawali, że polski rząd nie w pełni zamierza wywiązać się z nałożonych zobowiązań. Wbrew zapowiedziom rządu, pierwsze wypłaty z planu odbudowy mogą nastąpić na przełomie roku 2022-2023, a nie we wrześniu. I to po pełnej realizacji pierwszych kamieni milowych. Jeżeli PiS zamierza dalej oszukiwać Komisję Europejską, pieniędzy nie dostanie w ogóle. Zatwierdzenie planu odbudowy to jedno, a przyjęcie środków to drugie. Panowie Kaczyński i Morawiecki szybko się o tym przekonają. Przez ich politykę Polska straciła w grudniu możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 4 miliardy euro. Dodatkowo mamy do zapłacenia 1 miliard złotych na poczet kart zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości. Widzą Państwo, że drogą mamy władzę.